Dokument w reżyserii Zuzanny Walczak i Zbigniewa Górniaka przedstawia początki kariery czołowych polskich piłkarek, które były wychowankami kobiecego klubu piłkarskiego Medyk Konin. Zawodniczki, które są bohaterkami filmu, sentymentem wspominały przygodę w klubie i swoją życiową historię. Takie podsumowanie właśnie mojej kariery, chociaż jeszcze jej nie kończę, ale to pokazało jak wielki postęp i jaka wielka przemiana piłki kobiecej stała się przez te kilkanaście lat, kiedy zaczynałam grać w piłkę, a teraz jak dziewczyny wygląda przynajmniej nawet samo zgrupowanie na reprezentacji Polski od pierwszego mojego zgrupowania w 2001 roku, a teraz 2022, to jest po prostu mega, mega przemiana i cieszę się, że te zawodniczki, które tutaj siedzą przed nami, mają możliwość i realizacji swoich marzeń już o rok wyżej niż ja miałam. W filmie tym wiodącą rolę zagrał prezes i założyciel klubu Roman Jaszczak, który trenował takie legendy jak Annę Gawrońską, czy dziś uważaną za jedną z najlepszych piłkarek na świecie Ewę Pajor. Na widowni podczas prezentacji filmu w Koninie zasiadł również zastępca prezydenta miasta Witold Nowak. To dzięki waszym treningom, waszym sukcesom miasto Konin jest znane w Polsce i w Europie jako miejsce, w którym piłkarstwo kobiece jest bardzo, bardzo ważne. A jakie wrażenie zrobił Konin na reżyserze filmu? Miałem okazję przejść się tam na bulwary takie ładnie wyremontowane i nawet w takiej fajnej restauracyjce zjadłem makaron po włosku. Bardzo mi się podobało takie spokojne miejsce, rzeka płynie i bardzo tam było ładnie. Film Urodzony by grać to dokument, który inspiruje, pokazuje, że wszystko w życiu jest możliwe dzięki ciężkiej pracy, wiary w siebie i determinacji.